Publiczność jest wyproszona z sali, natomiast media są. Pani sędzio, dziennikarze piszący to tego nie nagrywają, ponieważ oni zapisują. Zamknąć drzwi. Czy publiczność została już w takim składzie, jaki wynika z mojego zarządzenia, czy jeszcze są osoby, które nie są medialne? Jesteśmy dziennikarzami. Dziennikarzami, wszyscy Państwo, dobrze. Oskarżyciel prywatny nie wyraził zgody na jawne rozpoznanie sprawy, w związku z tym ta rozprawa toczy się niejawnie na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego. Dlatego też proszę przedstawicieli mediów o opuszczenie sali rozpraw. To tyle, jeśli chodzi o jawność rozpraw i obecność na nim. A czy możemy podstawę prawną poznać? Artykuł 352 kodeksu postępowania karnego. Jest też taki przepis w zakresie postępowania karnego, że sąd może wbrew decyzji strony wyrazić zgodę na to. Czyli nie ma zastosowania do treści artykułu 359 kodeksu postępowania karnego. Proszę, żeby tak się zrobiło. Przepraszam, w takim sądzie jest jeszcze konstytucja, artykuł 32. Proszę, żeby na sali. A dlaczego ty się nie zgadza? To proszę podpisać do protokołu, ja, ale ja wskazuję podstawę prawną artykuł 32 Konstytucji i artykuł 8 ust. 2 Konstytucji. Nie można dyskryminować ludzi w kraju. Konstytucja stosuje się bezpośrednio oraz przepisami zakresu postępowania. Czy to jest Rzeczpospolita czy Ukropolin? To tu rządzi. Prawo polskie czy prawo ukraińskie? Proszę Państwa, pan Isajew nie jest ponad prawem, tak? Masz prawo do dwóch. Dziękujemy za uświadomienie. Właśnie teraz, ale nie poproszę. Tak, no. Aha, już. No. Dobrze, no. Kłamcy zawsze się boją. Zawsze się boją kłamcy. Oszczercy. Dobrze, dwóch mężów zaufania. Tam pani Kowińska pani dzisiaj przypomniałem, ale ona już tam wcześniej wiedziała o tym i wyznaczyła. Dwóch mężów zaufania. No dobra, no nic, no musimy wyjść. No to ja nie łączam, to pokażę tam to, co jest na korytarzu. Natomiast publiczność wejść nie może. Taka jest Sejm na ten moment. Natomiast zobaczymy, co będzie po przerwie. Wyprosili nas. Przerwa jest zaraz po przerwie. Zobaczymy. Po przerwie. Nie wiemy, co się wydarzy. Na czas przerwy mamy. Jest tajna. Ale jak do tych przerwy.